I gonitwa się rozpoczęła. Malana Zaleś. Bardzo ładny start. Ładnie galopuje. Ojejejej. Chyba Pianessa zrzuciła Aslana Kardanowa. No nie wiem, czy tam jeździec nie ucierpiał. Chyba klacz go nie kopnęła, ale wyglądało to groźnie. Czwórka teraz. Nanga na prowadzeniu. Za nią polem Borowica. Przy kanacie Malana Zaleś. Dobrze tam się w czołówce ulokowała także Hefira Ground. No i bez jeźdźca podąża niestety Pianessa. Na ostatnim miejscu w grupie Mustima. Tempo nie jest za szybkie. Teraz dwie prowadzące klacze, Nangę i Borowice, atakuje tutaj od pola Elvaresa. Ta nieco przyspieszyła. Malana Zaleś spada na miejsce piąte. Czwarta jest Hefira Ground. Z tyłu Samantha, z tyłu galopuje Skawina i na ostatnim miejscu niezmiennie klacz Mustima. 600 metrów do celownika. Tutaj konie galopują takimi trójkami. Za chwilę będzie wyjście na prostą. Przy kanacie Nanga. Był problem, żeby ona wzięła zakręt. Przy kanacie Malana Zaleś bardzo mocno teraz poprawiła. Ładnie wyrośnięta klacz. Walczy Hefira Ground, walczy Elvaresa i polem nieźle idzie Manta. Ale przewagę ma Hefira Ground, ucieka. To jest 200 metrów do celownika. O, to jest spora przewaga. Dalej Elvaresa, Manta oraz Malana Zaleś. Mustima piąta, ale jeździec musi z nią bardzo mocno walczyć. I za chwilę w celowniku gładkie zwycięstwo Hefiry Ground. Na drugim miejscu Elvaresa. W walce trzecia Mustima, czwarta Manta.